Gimnazjum nr 2 w Łukowie oraz Łukowski Klub Olimpijczyka zorganizowały spotkanie z Lidią Chojecką-Leandro. Lekkoatletka, zdobywczyni medali na Mistrzostwach Polski, Europy i Świata, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich, gościła w Łukowskiej dwójce na zaproszenie Roberta Dołęgi. Dzieci w gimnazjum mają do zrealizowania, żeby zaliczyć gimnazjum, do zrealizowania projekty gimnazjalne, edukacyjne. Jeden z tych projektów, tematów takiego projektu, był stworzony projekt przeze mnie i spotkanie z Gwiazdą Sportu. Ja z samego początku, tworząc ten temat, miałem na myśli Lidię Chojecką. Po kilku miesiącach starań udało mi się w końcu ten projekt zrealizować. No i Lidia przyjechała, wzięła ze sobą dużo suwenirów, dużą wiedzę i dużo opowiadała nam i z chęcią to robiła, z uśmiechem na ustach w swojej przygodzie ze sportem. Ona już ze sportem wyczynowym skończyła, ale tak jak ja zajmuję się promowaniem nie tylko lekkiej atletyki w jej przypadku, ale też promowaniem zdrowego trybu życia. Lidia Chojecka pochodzi z podłukowskiej miejscowości Dziewule. Przez wiele lat reprezentowała WLKS Siedlce oraz Pogoń Siedlce. Trzykrotnie brała udział w Igrzyskach Olimpijskich. Jej największe osiągnięcie to złoty medal na 3000 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w 2005 roku oraz złote medale na 1500 i 3000 metrów podczas halowych Mistrzostw Europy w 2007 roku. Jest to bardzo dobra promocja sportu i lekkiej atletyki właśnie przez to może najlepiej promować. Jacyś tam sławni sportowcy i ten sposób jest najlepszym sposobem promowania sportu i zachęcania młodzieży do aktywności fizycznej. Największym sukcesem to chyba są Igrzyska Olimpijskie w Sydney i w Atenach. W Sydney zajęłam 5. miejsce, w Atenach 6. No i oczywiście 2 złote medale na jednych Mistrzostwach Europy w Birmingham. To są największe moje sukcesy. Porażka. Mistrzostwa Europy w Barcelonie. Wtedy nie ukończyłam swojego biegu i to jest właśnie dla sportowca najgorsza rzecz. Nieukończenie swojego biegu. Zdarzają się porażki w życiu każdego sportowca i myślę, że potrzebne są, bo to jest też nauka, żeby można się podnieść i walczyć do końca, żeby się nie poddawać. Takie właśnie jest idea sportu i to jest najważniejsza cecha sportowca, nie poddawać się i walczyć do końca. Lidia Chojecka zakończyła swoją karierę w 2013 roku.